W lutym na terenie powiatu luboczowskiego ponad 320 strażaków interweniowało w 39 zdarzeniach. Ugasiliśmy 16 pożarów dzięki szybkiej interwencji strażaków. Usuwaliśmy skutki 22 miejscowych zagrożeń i wyjeżdżaliśmy jeden raz do alarmu fałszywego. Strażacy uratowali mienie o szacunkowej wartości ponad 1 miliona złotych w działaniach, które odnotowaliśmy. Odnotowaliśmy również 10 osób poszkodowanych, w tym 3 dzieci. Najczęściej do zdarzeń dochodziło na terenie miasta Lubaczowa, na terenie administracyjnym miasta Lubaczowa. W działaniach, które prowadziliśmy, które organizowaliśmy, współpracowaliśmy również z jednostkami ochotniczych straży pożarnych. I tak jednostki ochotniczych straży pożarnych włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego brały udział w 24 zdarzeniach. Te, które nie są włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, brały udział w 5 zdarzeniach. Dziękuję za uwagę.